Moi drodzy, witam Was serdecznie na kolejnej części tematu funkcja liniowa, wykres i miejsca zerowe funkcji liniowej. Zrobimy sobie zadanie 4.21 i 4.22. O co chodzi w 4.21? Mamy tak, wyznacz wzór funkcji liniowej, wiedząc, że do jej wykresu należy punkt P, a miejscem zerowym jest liczba x0 równająca się minus pierwiastek z 8. Miejsce zerowe to był po prostu x, dla którego y albo f od x wynosi 0. Czyli zacznijmy sobie od takiej rzeczy. Napiszmy sobie wzór y równa się ax plus b. Oczywiście tak możemy zacząć. I teraz wiemy, że dla tego x y będzie wynosił 0. Czyli piszemy 0 równa się a razy minus pierwiastek z 8 dodać b. To jest pierwszy krok. I teraz, co my możemy zrobić tutaj dalej? Dalej możemy zrobić sobie coś takiego, moi drodzy, że po prostu sobie to troszkę uprościmy, czyli napiszemy 0 równa się minus pierwiastek z 8 a plus b. No i teraz, czy możemy jeszcze coś z tym zrobić? No oczywiście nic. Teraz wiemy, że do naszej prostej należy też punkt 0 pierwiastek z 2. No to wstawiamy. Za x wstawiamy 0, a za y pierwiastek z 2. No to zobaczmy. Pierwiastek z 2 równa się a razy 0 plus b. Ola, ile to jest a razy 0? A razy 0 to jest 0. 0, czyli zobaczcie, że b równa się pierwiastek z 2. I teraz jak wyznaczyć a i b? Możemy po prostu wstawić to b tutaj i zobaczyć, co się stanie. Czyli zobaczcie, macie 0 to się równa minus pierwiastek z 8a dodać pierwiastek z 2. Możemy to przenieść na drugą stronę, czyli mamy pierwiastek z 8a równa się pierwiastek z 2. Dzielimy wszystko na pierwiastek z 2, czyli mamy coś takiego, chociaż łatwiej nam będzie podzielić na pierwiastek z 8. Czyli mamy tak, a to się równa pierwiastek z 2 na pierwiastek z 8. Czyli to jest pierwiastek z 2 na 8. No i teraz ile to jest 2 na 8? Czyli 2 na 8 to 2 podzielić na 2 to jest Ola. 2 podzielić to jest 1. 1, 8 na 2 to 4, czyli mamy 1 czwartą, czyli wynosi to 1 druga. Czyli zobaczcie, a wyszło 1 druga, b wyszło pierwiastek z 2 i nasza funkcja, która tutaj w zadaniu jest oznaczona, możemy przyjąć tak albo f od x, nie ma znaczenia, możemy tak. Y równa się 1 druga x plus pierwiastek z 2. O. I to jest koniec zadania. Teraz przechodzimy do 4.22. Do wykresu funkcji należy punkt A. Wyznacz liczbę m, a następnie oblicz współczynnik kierunkowy we wzorze tej funkcji. No to zobaczmy. Piątka będzie naszym x, a minus 14 to będzie f od x. Spróbuj ona wstawić. Ja Ci będę mówił. Napisz minus 14 równa się. Minus 14 równa się i piszesz 11 odjąć minus 14 odjąć 4m plus 1, przepisz ten nawias 4m plus 1 m plus 1 małe my, zobacz małe my. Pamiętajcie, moi drodzy, że ważne są każda wielkość litery i każdy symbol w matematyce razy 5. A za x wstawiamy piątkę. O. No, razy 5. I tutaj takie pięć my. Razy. I bez x, zobaczcie, tylko tak. Dobrze, i teraz ja doliczę już do końca. Oczywiście z Oli pomocą, mam nadzieję. Najpierw przenosimy na drugą stronę, czyli minus 14 minus 11 to w matematyce minus 25. Równa się minus 4m plus 1. Ola, 25 podzielić na 5 to. 25 podzielić na 5 to 5. Tak, czyli bo widzimy, 5 że. 5 razy 5 to jest 25. Tu mamy minus, czyli minus zostaje. Minus 5 bo równa się minus 4m plus 1. Po dwóch stronach jest minus, czyli można wszystko podzielić na minus 1 i minusy znikną. 4m plus 1 i przenosimy jedynkę na lewą stronę. 5 odjąć 1 to. 5 odjąć 1 to 4. 4 równa się 4m i dzielimy wszystko na 4, czyli m wynosi 1. I teraz tak, naszym celem było policzenie współczynnika kierunkowego a.
Zauważcie, że współczynnik kierunkowy to jest wszystko, co stoi przed x-em, ale bez tej liczby, która jest b. I teraz piszemy sobie, a to się równa minus 4m plus 1. No i teraz Ola, jak wstawimy za m 1, ile to jest 4 razy 1? Za m 1 to 4 razy 1. 4 razy 1 to 4. Plus 1? Plus 1 to 5. 5 i ze zmienionym znakiem, czyli współczynnik wynosi minus 5. I teraz, moi drodzy, które zadania możecie sobie przećwiczyć? Możecie sobie przećwiczyć zadanie 4,21, 4,22 i 4,23. I tutaj, jeżeli chodzi o tą lekcję, to by było na tyle. I dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne lekcje. Tak, ja też, pa.